Robimy właśnie tutaj pokaz palenia od góry ekologicznego, który pozwala nam zaoszczędzić około 30% opału przy zmianie sposobu palenia. Tu jest piec palony tradycyjnie i rozpaliłem od dołu. A więc nałożyłem papier, drewno i na to nałożyłem węgla. Rozpaliłem i co się dzieje? Że na kuli ziemskiej nie pali się węgiel, nie pali się drzewo, nie pali się koks. Palą się gazy uwolnione pod wpływem temperatury z węgla. Jeżeli na dole jest drewno i uwolnimy gazy z węgla, przechodzą już przez węgiel, o, całe kotłuny czarnego, to są gazy niespalone. I one idą w komin i to jest ten smog na ulicy, co widzimy. Tu natomiast na dole jest węgiel nieruszony, zimny, ale góra się cała pali. Padający żar opada, uwalnia gazy z węgla, ale te gazy siłą ciągu kominowego przechodzą przez płomień i się spalają. Jest wykorzystane maksymalnie palenie i do atmosfery idzie czyściejszy dym. To, co widzimy na ulicach, ten smog, którym oddychamy, to są uwolnione gazy niespalone, bo proces uwalnienia gazów już jest siłą ciągu kominowego zabierany na dwór i nie mamy możliwości już tego odzyskać, możemy tylko tym oddychać. Jeżeli te drewno wyjmiemy na wierzch, te gazy się uwolnią, ale one przejdą przez płomień i się wypalą, dojdzie do pełnego spalenia i do komina idzie dużo jaśniejszy dym.